Witamy wszystkich na Facebooku, na którego też się przełączamy. Dajcie znać standardowo, czy nas widać, czy nas słychać. Ja tak rozmawiałem z paniami z innego Edenu i one tak mówiły, że zawsze jak zaczynały pierwszy raz szkolenia na żywo, to było tak, czy nas widać, czy nas słychać. I tak co trochę, czy nas widać, czy nas słychać. Tak My wiem. Też standardowo tak zaczynamy. Lepiej się upewnić, bo różnie to bywało, czasami mówiłyśmy do siebie, nie było ani widać, ani słychać, więc warto o to zawsze zapytać. Tak więc proszę napiszcie nam na czacie i będzie, wtedy jesteśmy pewni, że nie gadamy do siebie i możemy iść. A ja będę już powolutku zapowiadał, więc słuchajcie, specjalny webinar, to nie mogło być inaczej, musieliśmy to tak nazwać, ze specjalni.pl, czyli z Zytą i z Jolantą, które są ekspertkami, jeżeli chodzi o SP, rewalidację, terapię i mógłbym tak długo wymieniać, ale nie tylko, bo chociażby takie rzeczy jak awans zawodowy, to wszystko naprawdę od dziewczyn można się dowiedzieć. Zyta, pani dyrektor NODM. Tak więc będę tytułował i to o tym też wspomnę jako początek. Słuchajcie, opowiedzą nam dzisiaj o tym, jak kreatywnie i przede wszystkim efektywnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne z interaktywną podłogą Smart Floor, którą właśnie chociażby możecie zakupić od Mentora Systemy Audiowizualne oraz ich dystrybutorów. Tak więc ja za dużo już nie gadam, zostawiam was z dziewczynami i oddaję w ręce prawdziwych ekspertek. To my podłączymy sobie prezentację. Już widzę, że pięknie nam tutaj zadziałała, wszystko jest gotowe. Bardzo dziękujemy Sylwester za zaproszenie i też dziękujemy firmie Mentor, która poprosiła nas o to, żeby podzielić się naszymi wskazówkami, inspiracjami, jeśli chodzi o wykorzystanie interaktywnej podłogi Smart Floor. Ja się nazywam Zyta Czechowska i jest mi bardzo miło dzisiaj spotkać się z Państwem, żeby opowiedzieć o tym, jak wykorzystuję to narzędzie na zajęciach rewalidacyjnych z moimi uczniami. Witam Państwa równie serdecznie. Ja się nazywam Jolanta Majkowska, od prawie 30 lat pracuję z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od wielu lat. Wspólnie z Zytą wdrażamy nowoczesne technologie i tym, w jaki sposób pracować z uczniami, w tym z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem technologii, dzielimy się z Państwem na naszym blogu. Blog się nazywa specjalni.pl, więc jeżeli są jeszcze osoby, które nie znają naszego bloga, to serdecznie zapraszam na tę stronę, ponieważ oprócz inspiracji, których tam naprawdę jest cała masa, znajdą tam Państwo i gotowe interaktywne zadania, i gotowe karty pracy, i mnóstwo pomysłów, pomysłów sprawdzonych, między innymi na zajęcia rewalidacyjne. Dokładnie tak, ale jeśli ktoś woli Facebooka, bo lubi poruszać się w mediach społecznościowych, to też zapraszamy na naszego Facebooka, na nasz fanpage o tym samym tytule specjalni.pl, bo tam znajdziecie Państwo dokładnie te same inspiracje, nowinki dydaktyczne, edukacyjne, terapeutyczne, które przygotowujemy na swoje zajęcia, a później dzielimy się nimi z Państwem właśnie w tych mediach, czyli są to materiały sprawdzone. Ale oprócz tego też zapraszamy na stronę szkolenia.specjalni, bo zajmujemy się szkoleniami, mamy swoją platformę, gdzie możecie Państwo wykupić sobie już gotowe szkolenia, między innymi i z awansu zawodowego, i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, i z narzędzi TIG, i z metod aktywizujących, i z treningu umiejętności społecznych, więc dużo, dużo tych nowości na stronie szkolenia.specjalni. Sylwester już też wspomniał, że prowadzimy rady pedagogiczne, rzeczywiście tak jest, dlatego że prowadzę między innymi właśnie niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli i z Jolą, ale też z innymi nauczycielami z całej Polski przygotowujemy dla Państwa profesjonalne, akredytowane szkolenia rad pedagogicznych z ofertą naszego ośrodka. Można zapoznać się na stronie również właśnie niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli. Logo widzicie Państwo na slajdzie. Ja jeszcze tylko może dodam, że oprócz szkoleń, które znajdą Państwo na stronie szkoleniaspecjalni.pl, na tej stronie, zwłaszcza teraz w okresie, kiedy spora część nauczycieli kończy staż, myślę, że ta informacja będzie przydatna. Mam na myśli szablony, które na naszej stronie również Państwo znajdą. To są szablony sprawozdań, to są szablony prezentacji, które wykorzystają nauczyciele, czy na rozmowie kwalifikacyjnej, czy na egzaminie i z pewnością z naszymi materiałami egzamin i rozmowa wcale nie będzie taka trudna.
Dokładnie tak, więc zachęcamy, zapraszamy. Linki też wrzucam na czacie. Mam nadzieję, że Sylwester przeklei też na Facebooka. Drodzy Państwo, więc dzisiejsze spotkanie jest pod znakiem interaktywnej podłogi Smart Floor, takiej podłogi, która jest swego rodzaju fantastycznym narzędziem, pomocą dydaktyczną, sprzętem, który wykorzystujemy zarówno na zajęciach edukacyjnych, dydaktycznych, jak i również podczas zajęć rewalidacyjnych. Wybrałyśmy na dzisiejsze spotkanie z Państwem ten aspekt, jeśli chodzi o zajęcia rewalidacyjne, dlatego że my już kiedyś o wykorzystaniu tablicy, przepraszam, podłogi Smart Floor mówiłyśmy na poprzednim webinarze i nie chcąc się powtarzać, dzisiaj uznałyśmy, że opowiemy Państwu o zajęciach rewalidacyjnych i o tym, jak my wykorzystujemy to fantastyczne narzędzie, tym bardziej, że pojawił się nowy pakiet niesamowitych aplikacji terapeutycznych, które można zainstalować właśnie w podłodze Smart Floor i można je z powodzeniem wykorzystywać na zajęciach rewalidacyjnych. Zanim jednak opowiemy Państwu, co w tym pakiecie się znajduje i z jakich aplikacji możemy na zajęciach rewalidacyjnych korzystać, to kilka słów na temat zajęć rewalidacyjnych. Dla kogo te zajęcia? Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia, które organizuje się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność. Bardzo często nauczyciele czy inne osoby związane z edukacją mylą zajęcia rewalidacyjne z zajęciami, które organizuje się w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Drodzy Państwo, to dwa różne rodzaje zajęć, dlatego że zajęcia rewalidacyjne to zajęcia, które mają umocowanie prawne w rozporządzeniu dotyczącym ramowych planów nauczania i te zajęcia trwają 60 minut, natomiast zajęcia, które organizuje się w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to zajęcia, które znajdą Państwo właśnie w tym rozporządzeniu. One trwają 45 minut, a więc tutaj mamy i nazewnictwo zupełnie inne i czas tych zajęć również jest różny. Te zajęcia to zajęcia, podczas których nie korygujemy ani, to znaczy inaczej, nie uzupełniamy braków programowych, braków wynikających z braków, nie wiem, w języku polskim, czy w matematyce, czy braków z innych przedmiotów. To są zajęcia, podczas których korygujemy dysfunkcje uczniów i cały czas skupiamy się na tym, aby uczniowie te dysfunkcje niwelowali. No tak, i w związku z tym mamy pewien cel zajęć rewalidacyjnych i też są pewne zasady, którymi się kierujemy, organizując czy też prowadząc takie zajęcia rewalidacyjne. Jeśli mówimy o takim podstawowym celu zajęć rewalidacyjnych, to na pewno jest to stawianie na mocne strony ucznia, na mocne strony dziecka i odszukiwanie w nim to, co najlepsze, po to, by zastosować zasadę korekcji i kompensacji, czyli zastępowania tych słabiej, niżej funkcjonujących obszarów tymi mocnymi stronami ucznia. No i oczywiście podczas zajęć rewalidacyjnych usprawniamy zaburzone funkcje i niwelujemy te dysfunkcje po to, żeby uzupełniać też deficyty ucznia. Mamy pewne zasady, którymi powinniśmy jakby kierować się i na których powinniśmy koncentrować się na zajęciach rewalidacyjnych. Przede wszystkim takie, że tutaj obowiązuje całkowita indywidualizacja pracy z uczniem w zakresie dostosowania i metod, i form, i przygotowanych treści, kart pracy, zadań, ćwiczeń, pomocy dydaktycznych. Na takich zajęciach rewalidacyjnych dziecko powinno mieć poczucie, że tempo pracy, rodzaj zadań, ćwiczeń dostosowany jest do jego indywidualnych, spersonalizowanych możliwości, że rozpoczynamy zawsze ćwiczenia i zajęcia od tych najłatwiejszych aktywności po to, żeby stopniowo przejść do trudniejszych i żeby dziecko w trakcie zajęć rewalidacyjnych miało możliwość odniesienia sukcesu i miało poczucie sprawstwa. No i oczywiście dostosowujemy czas trwania poszczególnych i ćwiczeń i zadań do wydolności dziecka. No i pamiętajcie, drodzy Państwo, że w ramach takich zajęć rewalidacyjnych powinniśmy stawiać na aktywizujące metody nauczania, na aktywizację ucznia i wykorzystywanie konkretnych materiałów, ćwiczeń, zadań i pracę na tak zwanych konkretach.
I ta praca, czy te aktywności, które będą Państwo proponowali uczniom, one muszą być atrakcyjne i różnorodne, dlatego że z zajęć rewalidacyjnych w szkole specjalnej, w takiej szkole, w której my pracujemy, naprawdę jest sporo, bo jeśli chodzi o uczniów z niepełnosprawnością lekką, to ci uczniowie realizują 12 godzin tygodniowo dla oddziału, natomiast uczniowie z niepełnosprawnością miarkowaną lub znaczną 10 godzin, to jest naprawdę dużo, wobec tego ta różnorodność aktywności i atrakcyjność podejmowanych działań jest niezwykle istotna, a myślę, że te rozwiązania, o których dzisiaj Państwu opowiemy, tę atrakcyjność nam zapewniają i są to aplikacje nie tylko atrakcyjne, ale one są przede wszystkim skuteczne, więc dzięki nim z łatwością będziemy pracowali. No właśnie nad czym będziemy pracowali? Otóż podczas zajęć rewalidacyjnych usprawniamy motorykę małą, a więc te umiejętności, które odpowiadają, czy te funkcje, które odpowiadają za pisanie, za ogólne funkcjonowanie dłoni. Możemy pracować nad precyzją dłoni, nad prawidłowym uchwytem pisarskim, nad koordynacją wzrokowo-ruchową, nad spostrzeganiem czy percepcją wzrokową dzięki takim ćwiczeniom, jak chociażby memory, dobieranie w pary czy szukanie podobieństw. Pracujemy również nad skupianiem uwagi i koncentracją, nad rozwijaniem wyobraźni przestrzennej, niezwykle istotnej w rozwoju dziecka i często zaburzonej, jeśli chodzi o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Pracujemy również nad kompetencjami emocjonalno-społecznymi, zwłaszcza wtedy, kiedy pracujemy z uczniami ze spektrum autyzmu, gdzie szczególną właśnie wagę, czy szczególnie koncentrujemy się na tym, aby te dzieci uspołeczniać i uczyć ich takich zachowań społecznych, z którymi one spotykają się nie tylko w szkole, ale również poza szkołą, czy wreszcie rozwijanie technik szkolnych, czyli umiejętność liczenia, umiejętność dodawania, odejmowania, czy czytania. No właśnie, więc drodzy Państwo, tematem dzisiejszego webinaru jest podłoga interaktywna, podłoga Smart Floor, którą my posiadamy w naszej szkole od już dłuższego czasu i z powodzeniem wykorzystujemy ją zarówno z uczniami młodszymi podczas zajęć edukacyjnych, jak i również zajęć rewalidacyjnych czy z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wykorzystujemy ją również z uczniami starszymi, bo są tam aplikacje i takie ćwiczenia, które na przykład pomagają w rozwijaniu logicznego myślenia, w uczeniu programowania, układania różnych algorytmów, wzorów do rozwiązywania danych problemów. Świetne narzędzie. Tak jak widzicie na ilustracji, drodzy Państwo, jest interaktywna podłoga, to jest takie narzędzie, które pozwala sterować obrazem za pomocą ruchu. Uczniowie mogą sterować właśnie nogami, przede wszystkim rękoma, ale też pisakiem świetnym, lub też jeśli mamy w zestawie robot Roki, to również za pomocą robota interaktywnego. No i ta interaktywna podłoga pozwala nam właśnie na doskonalenie, na niwelowanie, uzupełnianie, ćwiczenie, rozwijanie przeróżnych funkcji i obszarów, w których uczniowie mają pewne trudności w funkcjonowaniu, które pozwalają też na to, żeby aktywizować uczniów podczas zajęć. No i na naszych uczniów, na wszystkich użytkowników tych fantastycznych aplikacji czekają kolorowanki, ale też gry językowe, czekają też łamigłówki, gry zręcznościowe. Dla starszych na przykład ćwiczenia dotyczące programowania robota. Jak działa taka interaktywna tablica? Podłączamy ją do prądu, a następnie na podłodze czy na jakiejś macie, którą podłożymy ewentualnie w naszej sali, wyświetla się panel startowy z podglądem dostępnych takich pakietów, aplikacji. No i wybieramy sobie dany zestaw tych ćwiczeń i aktywności, które później obsługujemy właśnie albo za pomocą ruchu, albo za pomocą tych pisaków, bądź też robotów. Te aplikacje w podłodze Smart Floor są na bieżąco uzupełniane, aktualizowane. Tutaj firma odpowiada na potrzeby nauczycieli, uczniów. Jest to naprawdę zestaw bogatych gier i ćwiczeń,
to, co mnie ujęło w tej podłodze, bo oczywiście są inne przecież na rynku, to to, że ona posiada ten mobilny stojak, który pozwala nam na przemieszczanie się interaktywną podłogą po różnych klasach. Czyli to nie jest tak, że na stałe zawieszamy to urządzenie na ścianie i mogą korzystać z niej tylko uczniowie, którzy mają lekcje w danej sali, ale możemy jeździć tym urządzeniem po całej szkole, przemieszczając się z sali do sali, z klasy do klasy i w ten sposób z jednego urządzenia może korzystać w szkole wielu, wielu uczniów. Ja jeszcze tylko dodam, że takim praktycznym rozwiązaniem akurat w tej podłodze jest to, że my możemy to urządzenie opuszczać i podnosić, dzięki czemu możemy też dostosować obszar roboczy, czyli ten obszar, na którym wyświetlamy daną grę do pomieszczenia. Jeżeli jesteśmy w mniejszym pomieszczeniu, to my możemy sobie ten obszar zmniejszyć. Jeżeli w większym pomieszczeniu, możemy urządzenie unieść wyżej i ten obszar roboczy znacznie się powiększy. I to jest też fajny sposób na dostosowanie podłogi do warunków, w jakich pracujemy z daną grupą, między innymi grupą rewalidacyjną. Tak jest. No i drodzy Państwo, tak jak już powiedziałyśmy na samym początku, wybrałyśmy zajęcia rewalidacyjne, żeby opowiedzieć trochę Państwu o podłodze SmartFloor, dlatego że w ostatnim czasie do naszego pakietu aplikacji dokupiłyśmy sobie tutaj i zainstalowałyśmy dodatkowy pakiet, który jest zupełną nowością i już cieszy się ogromnym uznaniem naszych uczniów. I to jest pakiet aplikacji do SmartFloora, który wykorzystujemy na zajęciach rewalidacyjnych. Nazywa się on Happy Stones. Jest to pakiet przeróżnych aktywności, ćwiczeń i zadań, które możemy wykorzystać na dwa sposoby i to jest fajne i o tym dzisiaj też powiemy, zarówno na tablicy interaktywnej i tutaj możemy zastosować tę opcję z uczniami, którzy nie mogą poruszać się aktywnie po przestrzeni, po płaszczyźnie, którzy na przykład poruszają się na wózku inwalidzkim albo mają duże trudności, dysfunkcje ruchowe i wtedy z tego pakietu mogą korzystać na przykład właśnie na tablicy interaktywnej, ale równie dobrze możemy zainstalować ten pakiet na tej mobilnej właśnie podłodze interaktywnej, na tym urządzeniu i rzucać wówczas ćwiczenia na płaszczyznę, na podłogę i wtedy uczniowie mogą właśnie być aktywni fizycznie, mogą z wykorzystaniem tych aplikacji rozwijać przeróżne zmysły, czyli oddziałujemy wielozmysłowo, polisensorycznie na naszych uczniów, no i przede wszystkim uczniowie działają, uczą się przez zabawę, a to w szczególności w przypadku młodszych uczniów jest niezwykle ważne i efektywne. Co zatem Państwo w tym pakiecie znajdą? Otóż pakiet ten składa się z 16 aplikacji, które jak najbardziej można wykorzystać na zajęciach rewalidacyjnych pod różnym kątem do niwelowania przeróżnych dysfunkcji. O tym jeszcze za moment powiemy, jakie dysfunkcje za pomocą tego pakietu mogą być rozwijane czy niwelowane. Dalej, praca z wykorzystaniem podłogi interaktywnej, ponieważ te aplikacje jak najbardziej są częścią podłogi i można wyświetlać je na podłodze i z tym urządzeniem również można w taki kreatywny sposób na zajęciach rewalidacyjnych pracować. Ale to nie wszystko, dlatego że te aplikacje można również odtworzyć na komputerze i możemy je wykorzystać na monitorze dotykowym, bo czasami bywa tak, że nie jesteśmy akurat może w stanie albo przenieść urządzenia interaktywnego, albo nie mamy do niego dostępu, to wcale taka sytuacja nie uniemożliwia nam korzystanie z tych zasobów, ponieważ po zainstalowaniu na swoim komputerze my możemy z tych aplikacji korzystać również w klasie, mając do dyspozycji monitor dotykowy. Wkleiłam Państwu na czat link do takiej ulotki skonstruowanej w pliku w PDF-ie. Jeśli ktoś z Państwa byłby bardziej zainteresowany, żeby jeszcze mocniej, czy bardziej, czy szczegółowiej doczytać o możliwościach tego pakietu, to jak najbardziej możecie Państwo sobie tę ulotkę w pliku PDF pobrać na swój komputer i jeszcze się więcej dowiedzieć.
Co zatem ten zestaw Happy Stones zawiera i czym jest ten zestaw, drodzy Państwo? To jest zestaw interaktywnych i zabaw, i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania właśnie podczas zajęć rewalidacyjnych, w szczególności z młodszymi uczniami, czyli z dziećmi. I zarówno nada się w przedszkolu, jak i w edukacji wczesnoszkolnej, jak i w pracy z uczniami z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w klasach starszych. Ja będę później mówiła pokrótce o innowacji pedagogicznej, którą wdrożyłam z wykorzystaniem tego pakietu i tablicy i podłogi SmartFloor i wykorzystuję go właśnie z klasą czwartą. A takie najbardziej wykorzystywane i proponowane ćwiczenia, z których można skorzystać w ramach podłogi, to są ćwiczenia stymulujące percepcję wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne, ale również spostrzegawczość. Te ćwiczenia rozwijają również umiejętności językowe, ale także zachęcają do podejmowania inicjatyw przez dzieci i zachęcają do tego, żeby były aktywne podczas zajęć i żeby też rozwijały swoje umiejętności właśnie społeczne, integrowały się w grupie i umiały też pracować w grupie. W aplikacjach tych, które są dostępne w zestawie Happy Stones, znajdziecie Państwo ćwiczenia, które mają bardzo przyjazną, stonowaną, spokojną grafikę, kolorystykę, które stymulują oko, ale również i kubki smakowe, bo wiele ilustracji i grafik nawiązuje właśnie do tych podstawowych potrzeb każdego człowieka, między innymi właśnie też tutaj jedzenia. Dlatego, drodzy Państwo, jeśli skorzystacie z tego pakietu, to możecie być pewni, że ćwiczenia i nauka będzie i apetyczna, i mądra, i efektywna. Już Państwo wiedzą, że w pakiecie tym mamy do dyspozycji 16 aplikacji interaktywnych, a wśród tych aplikacji mamy zagadki logiczne, które polegają na dopasowaniu elementów w układance, odgadywaniu tożsamości postaci na obrazku, szukaniu czy wskazywaniu lub zbieraniu przedmiotów, dobieraniu elementów w pary, czy ustalaniu kolejności przedmiotów w ciągach. Są też takie zadania, w których uczeń musi dokończyć wzór, czy dokończyć rytm, co świetnie sprawdza się wtedy, kiedy chcemy popracować nad percepcją słuchową. Dalej mamy zabawy pamięciowe, które polegają na odnalezieniu par różnych przedmiotów. Mamy zabawy kreatywne, dzięki którym uczniowie mogą malować, mogą projektować, mogą wymyślać przeróżne historyjki. Mamy wreszcie gry ruchowe, które polegają na łapaniu, przesuwaniu, zbieraniu przeróżnych przedmiotów i zwierzątek. I wreszcie mamy zabawy dźwiękowe, które polegają na odtwarzaniu rytmu. I te wszystkie aktywności związane zwłaszcza z percepcją wzrokową czy z percepcją słuchową są niezwykle istotne w przypadku dzieci, dlatego że one przygotowują dzieci do pisania, przygotowują dzieci do czytania, przygotowują do opanowania takich podstawowych technik szkolnych, co w przypadku z tym rozwiązaniem będzie przyjemne i skuteczne. Mnie w podłodze SmartFloor podoba się to, że uczniowie są w centrum, działają, poruszają się i dzisiaj też taki przykład zajęć rewalidacyjnych, gdzie po kilkunastu minutach ćwiczeń dziewczynka mówi: muszę odpocząć, jestem zmęczona. Czyli to też nie jest tak, że właśnie te ćwiczenia kolejne, interaktywne, znowu z użyciem jakichś narzędzi tikowych z zakresu nowych technologii, bo często postrzegamy właśnie te pomoce dydaktyczne w taki sposób, że one nic nie wnoszą i znowu dzieci będą siedziały przy ławkach czy ukrzesłowione i będą poruszały palcem po ekranie, tak, smartfonu czy też tabletu. Tutaj nie. Widzicie Państwo na tych zdjęciach i my wykorzystujemy tę podłogę na wiele sposobów.
i właśnie w małej sali, i w, na sali gimnastycznej, i w klasie, gdzie uczniowie mają lekcje i zajęcia rewalidacyjne, i na holu szkoły, więc to jest też fajne, że w zależności od tego, ilu uczniów mamy na zajęciach, możemy też sobie przemieścić je z tą podłogą i wykorzystać ją na wiele sposobów. I tutaj widzicie właśnie na ilustracji ćwiczenia ruchowe, ale to te ćwiczenia wcale nie miały jakby za zadanie tutaj poruszać uczniów i wzmocnić ich tutaj umiejętności takie fizyczne i poruszać czy zmobilizować ich do aktywności. Przy okazji były te aktywności, natomiast te ćwiczenia, które widzicie na ilustracji, one miały na celu to, żeby doskonalić z uczniami właśnie uwagę, pamięć, rozumienie treści i kategoryzowanie. Dodatkowo też niektóre z tych ćwiczeń pozwalają na ćwiczenie percepcji słuchowej. Te akurat zadania polegają na tym, że uczeń musi uważnie przyjrzeć się zademonstrowanym kodom, które pojawiają się na górze planszy, a następnie ruchowo poprzez ruchy nóg odtworzyć tę samą sekwencję symboli, dodatkowo jeszcze wzmocnionej oprócz obrazu głosem, czyli dodatkowo jeszcze jest ta percepcja słuchowa. Uczeń może odtworzyć daną sekwencję, dany tutaj wzór, układ poszczególnych elementów, które też oprócz tego wzbogacone są o ten głos. Ja też pokażę później na pliku wideo i zobaczycie, drodzy Państwo, jak to wygląda. A tutaj widzicie, drodzy Państwo, takie ćwiczenia, które z kolei skupiają się w szczególności na rozwijaniu sprawności motorycznej w zakresie motoryki dużej, ale tu możemy również usprawniać z uczniami poprzez tego typu ćwiczenia, na przykład koordynację ruchową czy integrację z rówieśnikami. I to są ćwiczenia, które polegają na tym, na przykład jedno z nich to są takie ćwiczenia, które polegają na plaży, na odsłonięciu czy odszukaniu elementów zakopanych w piasku, i żeby odszukać te poszczególne elementy, trzeba się troszeczkę nagimnastykować, poruszać nogami, rękoma, tak żeby je wydobyć spod tego piasku. No i dodatkowo oprócz tego, że uczniowie mają poczucie sprawstwa, że im się to udało, ćwiczymy właśnie nazywanie tych elementów, rozmawiamy o tym, do czego one są przydatne, jak możemy je wykorzystać, więc to nie są tylko ćwiczenia dla ćwiczeń, ale wspomagają też dalszy proces dydaktyczny. Natomiast zdjęcie z motylkami polegało również na tym, żeby odsłaniać motylki, żeby je przeliczać, łapać, żeby też stąpać na motyle w danym kolorze, więc też możemy tutaj ćwiczyć dodatkowo jeszcze kategoryzację, no i wiele różnych umiejętności usprawniać. A te ćwiczenia bardzo lubią uczniowie. One wbrew pozorom są naprawdę niełatwe, dlatego że tutaj ćwiczymy z uczniami spostrzeganie i odwzorowywanie. Uczeń otrzymuje po lewej stronie przykład jakiejś mozaiki, którą później sam za pomocą tych poszczególnych elementów musi odtworzyć w dokładnie taki sam sposób. I ja może udostępnię pulpit ekranu, żeby Państwu to pokazać, w jaki sposób się odbywa na podstawie filmiku. Już przejdę na stronę YouTube'a i Państwu to zademonstruję. Myślę, że będzie to bardziej wartościowe niż opisywanie, na czym polegają te aktywności. Ja może później dopowiem jeszcze parę rzeczy. Już, momencik. Nie wiem czemu nie ma głosu, ale okej. Zobaczcie, drodzy Państwo, uczeń musi wybrać kolor. Idźmy dalej. I teraz wzór. Szukaj, który to wzór. Odzoruj. Super. No właśnie, to akurat było jedno z prostszych zadań, ale tak jak widzieliście, uczniowie mieli za zadanie po pierwsze spostrzec, jaki to wzór, następnie... Pamiętasz, że dziś prowadzisz webinar? Musisz wysłać maile z przypomnieniem do uczestników. Muszę wyłączyć YouTube'a. I następnie mieli za zadanie właśnie zobaczyć, jaki mają
jaki mają kształt do wybrania, następnie kolor dopasować do tego przykładowego obrazu i oczywiście mozaikę czy jakieś wzorki, które były tam w pakiecie tych zadań. Wcale niełatwe zadanie dla ucznia, który ma trudności ze spostrzeganiem, z taką koncentracją, nie było to łatwe zadanie. No i jeszcze jeden przykład, jeśli chodzi o ruchowe tutaj aktywności, a dodatkowo takie, które rozwijały u uczniów kreatywność, bo tak jak widzicie tutaj, drodzy Państwo, na zdjęciu, zadaniem uczniów było to, żeby pustą przestrzeń, białą przestrzeń zagospodarować w taki oto sposób, że ci uczniowie musieli jakby za pomocą tych kolorów rozplanować sobie te plamy i zapełnić całą przestrzeń. To wcale nie było takie łatwe, jak nam się może wydawać. Musieli się ci uczniowie nabiegać, nagimnastykować, żeby całą przestrzeń jeszcze poszczególnymi kolorami tutaj wypełnić. Więc też rozwijanie kreatywności, ale też ćwiczenia w zakresie właśnie tej koordynacji ruchowej. Bardzo fajne, angażujące ćwiczenia, jeśli chodzi o uczniów. No i tak jeszcze na koniec tych opisu tych poszczególnych aplikacji w filmowym skrócie, jak mogą wyglądać takie zajęcia, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie podłogi interaktywnej i pakietu aplikacji Happy Stones, a później zainspirujemy Państwa trochę, jeśli chodzi o wykorzystanie tego pakietu za pomocą interaktywnego monitora. Widzieliście Państwo kilka aktywności, kilka rodzajów ćwiczeń na tym filmowym skrócie. To, co mnie się podoba i jakby uznaję też za taki fajny aspekt terapeutyczny, to to, że uczniowie otrzymują zawsze informację zwrotną. To jest ważne, że to nie jest tylko zadanie dla zadania, że to nie jest odtwórcze, tylko dziecko po wykonanym zadaniu zawsze otrzymuje informację, czy dobrze wykonało zadanie, zawsze są jakieś fanfary, brawa, konfetti, baloniki, które dodatkowo wzmacniają ucznia i też motywują do podejmowania kolejnych wyzwań. Mówiłyśmy wcześniej, że ten zestaw aplikacji może być wykorzystany na dwa sposoby. Tak jak pokazywała Zyta, czyli na interaktywnej podłodze, wówczas dzieci za pomocą ruchu wykonują poszczególne działania. Druga opcja pozwala nam na wykorzystanie tych aplikacji na monitorze interaktywnym. Jak to zrobić? Po pierwsze,
musimy zainstalować aplikację. Ja dostałam od firmy Mentor kod dostępu i dostałam też instrukcję, która krok po kroku przeprowadziła mnie przez poszczególne fazy instalowania tego oprogramowania, więc to wcale nie jest skomplikowane, ponieważ ta instrukcja jest dodatkowo wzbogacona zrzutami ekranu i bez problemu każdy użytkownik sobie tę aplikację zainstaluje. Ja pokażę Państwu kilka tych aplikacji, zobaczycie jak one wyglądają i w jaki sposób możemy z poziomu komputera je uruchamiać i w jaki sposób możemy je wykorzystywać. Dlatego, że z tymi aplikacjami po pierwsze możemy ćwiczyć myślenie twórcze, myślenie krytyczne, myślenie refleksyjne i na przykład możemy do tego wykorzystać aplikację Tworzymy Grafiki. Już pokazuję, jak ona wygląda. Proszę zobaczyć, ja te aplikacje mam tutaj uruchomione, jest ich 16 i aplikacja Tworzymy Grafiki. Jeżeli wybiorę tę aplikację, to zobaczcie, pojawia się okienko startowe. Nie widzimy, Jola, nie widzimy tego. Nie widzicie. Mhm. Dobrze, zaraz się tutaj zainteresuję. Sprawdzę jeszcze raz, co się dzieje. Czy teraz widać ekran udostępniony? Tak, ładuje się, co? Myślę, że będzie dobrze. Poczekajmy chwilę. Nie, nadal nie widzimy tego, co... No mam tutaj informację, że cały ekran udostępniony, więc dziwne, że się... Jeżeli mogę, tylko przełącz sobie na zakładkę na podłoga smartlot czy coś innego, bo chcesz coś pokazać, tak? Znaczy nie, zostaw udostępnianie, tylko udostępniasz swój ekran, musisz przełączać na oprogramowanie, tak? Czyli na dole, przełącz na aplikację. Dobrze, na pasku, ale... Okej, czyli... Nie, niepotrzebnie kończyłeś udostępnianie, czyli udostępnij jeszcze raz, tylko przełącz na okienko z aplikacją i wtedy będziemy widzieć aplikację, bo widzimy cały twój ekran. Już mam. Dobra. Ja udostępniałam cały ekran, więc wydawało mi się, że jak udostępnię cały ekran, to aplikacja będzie widoczna. W tej chwili mam już udostępnioną aplikację, więc ja może wrócę do tego ekranu startowego. Proszę zobaczyć, po zainstalowaniu tego oprogramowania mają Państwo dostęp do 16 aplikacji i prezentowałam na slajdzie aplikację Tworzymy Grafiki, to otwórzmy tę aplikację i po uruchomieniu okna od razu mamy krótką informację na temat tego ćwiczenia. Dokładny opis również jest umieszczony, ponieważ w prawym górnym rogu, zobaczcie, mamy przycisk, zobacz opis i tutaj mają Państwo po pierwsze określony cel zabawy. Celem tej zabawy jest stworzenie grafik w trzech krokach według wzoru lub według własnego pomysłu. My o tym jeszcze nie mówiłyśmy, że te gry, te aplikacje, one też mają różne poziomy trudności. Więc te poziomy trudności też pozwalają nam, nauczycielom, dobrać odpowiednie aktywności do uczniów, z którymi pracujemy i pozwalają nam również przechodzić od zadań łatwiejszych do zadań trudniejszych, co jest jednym z takich nadrzędnych celów zajęć rewalidacyjnych. No i zobaczcie, mamy dodatkowe informacje, które informują nauczyciela, że ćwiczenia te zachęcają do podejmowania inicjatywy, do twórczego działania, pobudzają wyobraźnię. Wracamy, no i teraz możemy uruchomić przyciskiem rozpocznij. I zobaczcie, mamy tutaj kształt, który musimy sobie zaznaczyć i przechodzimy dalej, wybieramy kolor, przechodzimy dalej i wybieramy fakturę i mamy zadanie wykonane. No i w taki sposób wykonujemy poszczególne działania. To, co w tej chwili Państwo widzą,
To są aktywności, które mogą Państwo z uczniami planować na interaktywnym monitorze. Przejdźmy do prezentacji i kolejna możliwość i kolejna aplikacja, bo gdybyśmy chcieli za pomocą tych rozwiązań ćwiczyć na przykład spostrzegawczość, to możemy wybrać aplikację z piaskiem. O niej też już wspominała Zyta. Ja pokażę Państwu, jak ona wygląda. Jestem już w moich aplikacjach. Aplikacja z piaskiem. I tak jak w poprzedniej aplikacji, mam krótki opis, polecenie dotyczące tych rozwiązań. Mam też dokładny opis, w którym autorzy informują nas, że zabawa polega na szukaniu różnicy na dwóch obrazkach i wskazaniu tego, który jest pod piaskiem. To zobaczmy, jak ta zabawa wygląda. Mamy dwa przedmioty, one się troszeczkę różnią między sobą i poruszając taką wirtualną lupką, szukamy tych różnic ukrytych pod piaskiem, po to, aby wskazać przedmiot, który pod nim się znajduje. I jeżeli uczeń wykona zadanie poprawnie, to przechodzi do kolejnego etapu. My możemy sobie tu prześledzić, jak to wygląda. Możemy wskazać i przechodzimy dalej. Kolejna aktywność, którą możemy ćwiczyć za pomocą tych aplikacji, czy kolejna umiejętność, to percepcja wzrokowa. I tutaj mamy kilka aplikacji, które pozwalają nam tę percepcję wzrokową ćwiczyć. Ja pokażę Państwu jedną z nich. Już przechodzę do aplikacji. Wyjdę z tych. I zobaczcie, mamy aplikację Stemple. I najpierw polecenie. Wskaż, który ślad pasuje do stempla na górze. Sprawdźmy jeszcze dokładny opis. W tym opisie mam informację, że aplikacja dotyczy dwóch poziomów trudności, że za pomocą tej aplikacji mogę ćwiczyć koncentrację, percepcję wzrokową, wyobraźnię. Aplikacja ta może również służyć rozwijaniu kompetencji językowych poprzez opisywanie zwierząt. Jeżeli mają Państwo w orzeczeniach czy w opiniach wskazówki od psychologów, pedagogów dotyczące tego, jakie obszary na zajęciach rewalidacyjnych ćwiczyć, to tutaj mogą sobie Państwo sprawdzić, za pomocą jakich aplikacji my możemy tę dysfunkcję usprawniać. I zobaczcie, mamy pingwinka i musimy wskazać kształt pingwinka. No i tak dalej, i tak dalej. Ja pokazuję Państwu te aplikacje z poziomu pierwszego, ale widzieliście, że akurat w tym rozwiązaniu mieliśmy dwa poziomy. Łatwiejszy i poziom trudniejszy. Kolejne zadanie, które możemy za pomocą tych aplikacji zaplanować, to również takie aktywności, dzięki którym uczymy uczniów liczyć, kształtujemy pojęcie liczby. I mamy fantastyczną aplikację, fantastyczne ćwiczenie, w którym uczniowie budują takie kolorowe łańcuszki. Zobaczmy, jak te łańcuszki wyglądają i w jaki sposób uczniowie mogą te łańcuszki budować. Gdzie ja mam łańcuszki? Tworzymy łańcuszki tutaj. Najpierw polecenie. Utwórz kolorowy łańcuch, który połączy dwa kamienie w tym samym kolorze. Oczywiście również znajduje się opis tej aplikacji. Rozpocznijmy i zobaczcie, musimy połączyć te poszczególne kształty, klikając ten kształt i musimy kliknąć tyle razy, ile
zapewni nam połączenie tych dwóch elementów. Od razu tutaj w tych kształtach, które znajdują się na górze, pojawia się liczba. I kolejny. Wykonajmy to zadanie. Tutaj ćwiczymy liczby od 0 do 6. I zadanie zostało wykonane. Oczywiście oprócz tych aplikacji, które Państwu pokazuję, mamy tutaj inne aktywności. Na przykład taką ciasteczkową karuzelę, w której musimy dopasować dwa elementy. W poleceniu mamy informację, że mamy dotknąć koła, tak aby je zatrzymać, ponieważ wskazówka musi wskazać ciasteczko zgodne we wzorem. To zobaczmy, jak ta aplikacja działa. Wybierzmy poziom pierwszy, będziemy ćwiczyli kolory. Mamy koło, które się obraca i klikając na stop, zatrzymujemy koło z kółkiem o takim samym kolorze. I to wymaga spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, no i oczywiście percepcji wzrokowej, więc zobaczcie, ile umiejętności za pomocą takiej aplikacji my możemy z uczniami ćwiczyć. Ja już przejdę do Państwa, do naszej prezentacji. I tutaj widzą Państwo te same aplikacje, ale aplikacje, które zostały uruchomione za pomocą interaktywnej podłogi. One wyglądają w identyczny sposób, tylko nawigacja odbywa się zupełnie inaczej. Tam ćwiczyliśmy motorykę małą, tutaj ćwiczymy motorykę dużą. To, że możemy wykorzystać aplikacje zarówno na podłodze interaktywnej, gdzie przemieszczamy się po salach, ale również ta możliwość skorzystania z monitora jest fantastyczna, bo nawet w obrębie jednej klasy, jeśli na przykład my pracujemy z uczniami, którzy posiadają pewne dysfunkcje i niektórzy też mają dysfunkcje ruchowe, nie każdy uczeń mógłby być aktywny podczas zajęć rewalidacyjnych, więc mamy tutaj możliwość indywidualizacji dla tych uczniów, którzy są mniej sprawni ruchowo albo w ogóle nie poruszają się, mogą skorzystać z interaktywnego monitora czy też tablicy. Dla pozostałych uczniów mamy te aktywności ruchowe. Możemy też zamiennie wykorzystywać. Najpierw jedna grupa działa na płaszczyźnie i rozwiązuje te aktywności właśnie w sposób ruchowy. Kiedy się zmęczą, bo proszę mi wierzyć, że naprawdę wykonując te poszczególne ćwiczenia, aktywności, można się zmęczyć, mogą chwilę odpocząć, skorzystać z innych, bardziej kreatywnych aplikacji z wykorzystaniem monitora, a następnie ponownie wymienić je i skorzystać z tych ćwiczeń, które są właśnie na płaszczyźnie. Bardzo chętnie wykorzystujemy te pakiety, bo one dają szansę i możliwość sprawstwa, ale też udziału w zajęciach wszystkim naszym uczniom i to jest bardzo fajne. Tutaj widzicie, drodzy Państwo, taki przykład ćwiczenia, którego Jola jeszcze nie pokazywała na monitorze, ja też o nim nie mówiłam. Ono jest trochę podobne do tego, gdzie uczniowie musieli odsłuchać, jaki jest dany kod czy rytm zadania i dodatkowo jeszcze spostrzec, jakie są wzory do według kolejności do zastosowania i do naciśnięcia. A tutaj trochę trudniejsze zadanie, dlatego że oprócz tego, że uczeń musi najpierw zapamiętać właśnie tę kolejność w danej sekwencji, kształty i na tych kształtach są jeszcze mało różniące się takie faktury. Na tych gwiazdkach są centki, kropki, paseczki, takie drobne elementy. To naprawdę wymaga dużej uwagi i dużego skupienia, żeby taki uczeń w odpowiedni sposób wykonał zadanie w tej samej sekwencji, w tej samej kolejności, którą tutaj zaproponował program czy dana aplikacja. Wiemy, że to nie jest łatwe, bo z naszymi uczniami w ten sposób pracujemy, ale właśnie dzięki temu, że są też stopnie trudności, to też jest super, bo możemy indywidualizować pracę. Dla tych uczniów, którzy mają mniejsze możliwości, niższy potencjał rozwojowy, wykorzystujemy zadania z pierwszego poziomu trudności. Dla uczniów, dla których te z pierwszego poziomu są zbyt łatwe i mogłyby na przykład ich zbyt
szybko znudzić i zdemotywować do ćwiczeń, od razu zaczynamy na przykład z poziomu drugiego, czy w niektórych ćwiczeniach nawet możemy przejść bezpośrednio do poziomu trzeciego. No i w zasadzie w takim dużym skrócie opis aplikacji. My jeszcze chwilę o innowacji, ale jeszcze tylko Państwu powiem, że być może ktoś z Państwa, kto dzisiaj nas ogląda, słucha, ma już wykupioną interaktywną podłogę. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że, drodzy Państwo, do tych aplikacji, do tych pakietów, które macie już wykupione, możecie sobie właśnie dokupić ten pakiet Happy Stones, który zawiera te wszystkie aplikacje, o których mówimy, i dostajecie Państwo, macie również możliwość dostępu zarówno do tej wersji na płaszczyźnie, gdzie uczniowie ćwiczą za pomocą ruchu, czy też kolorowych, czy tych pisaków dotykowych, pisaków świetlnych, ale tak jak już Jola opisywała, macie również dostęp do tych zasobów aplikacji na monitorze interaktywnym. A różnorodność przeróżnych aktywności i przeróżnych ćwiczeń, które są tutaj dostępne, sprawia, że tak naprawdę mogą Państwo wykorzystać te aplikacje na każdych zajęciach rewalidacyjnych z każdym uczniem, z którym będą chcieli Państwo te dysfunkcje, o których wspominaliśmy wcześniej, niwelować. No i obiecałam, że powiemy chwilę o innowacji pedagogicznej, dlatego że, drodzy Państwo, w tym roku szkolnym z klasą czwartą właśnie podczas zajęć rewalidacyjnych są to uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, realizujemy innowację pedagogiczną, która była stricte właśnie zaplanowana dla uczniów klasy czwartej na zajęcia rewalidacyjne. Co to jest w ogóle innowacja pedagogiczna? No innowacja to jest takie działanie pedagogiczne, dydaktyczne, terapeutyczne, które polega przede wszystkim na tym, że wprowadzamy jakąś nowość w zakresie metody, którą wykorzystujemy na lekcjach, w zakresie programu, w zakresie narzędzi, urządzeń, przyrządów, które wykorzystujemy na zajęciach. No i innowacyjność z wykorzystaniem podłogi interaktywnej przede wszystkim polega na tym, że podczas zajęć rewalidacyjnych z klasą czwartą tylko i wyłącznie wykorzystujemy na zajęciach tę podłogę interaktywną SmartFloor i właśnie pakiet aplikacji, które stricte przeznaczone są właśnie na tą interaktywną podłogę. Wykorzystujemy zarówno tę wersję z przenośną podłogą, jak i wersję z aplikacjami na monitor dotykowy. No i jaki ma cel innowacja pedagogiczna i po co wdrożyliśmy tą innowację? Przede wszystkim naszym celem było to, żeby na zajęciach rewalidacyjnych zwiększyć zaangażowanie uczniów podczas tych zajęć. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już Jola dzisiaj też wspominała, zajęcia rewalidacyjne najczęściej organizowane są na końcowych zajęciach, już po lekcjach. Uczniowie są zmęczeni, już są zdemotywowani, nie za bardzo chcą tak już w sposób tradycyjny na tych zajęciach ćwiczyć, usprawniać zaburzone funkcje, a kiedy wprowadzamy jakiś element innowacyjny, taki, którego do tej pory nie wykorzystywali, na którym do tej pory nie pracowali, nie ćwiczyli i jeszcze dodatkowo z pakietem tak angażujących uczniów ćwiczeń i zadań, to mamy tę pewność, że zajęcia będą nie tylko atrakcyjne dla uczniów, ale przede wszystkim będą efektywne. I takim jednym z celów tej innowacji było to, żeby poprawić efektywność prowadzonych zajęć, ale żeby też zmienić tą wiodącą metodę prowadzenia zajęć i rodzaj zadań wykorzystywanych podczas zajęć rewalidacyjnych. No i też jednym oczywiście z zamierzeń było to, żeby wdrożyć na zajęciach rewalidacyjnych nowoczesny sprzęt technologiczny, taki sprzęt, który nie jest odtwórczy, który aktywizuje uczniów i poprawia przede wszystkim jakość prowadzonych zajęć. No i oczywiście
ta interaktywna podłoga na to nam pozwala, dlatego że dzięki SmartFlorowi możemy rozwijać wyobraźnię i orientację przestrzenną za pomocą tych aplikacji, ale też ćwiczymy i spostrzeganie, i właściwe reakcje na bodźce, z czym nasi uczniowie akurat w tej klasie mieli trudności. No dodatkowo też jakby ćwiczymy tę umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji, doskonalenia pracy i współpracy z wykorzystaniem interaktywnej podłogi. Naszym zamiarem było też to, żeby poprzez ćwiczenia w pakiecie Happy Stones niwelować dysfunkcje i uzupełniać deficyty w zakresie pamięci, ale również w zakresie uwagi czy też koncentracji uczniów, no i wykorzystywać multimedia w procesie terapeutycznym podczas zajęć rewalidacyjnych, ale też rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne, bo uczniowie w wielu aplikacjach i wielu tych aktywnościach, o których dzisiaj mówiłyśmy, muszą ze sobą współpracować albo inaczej, muszą czekać na swoją kolej. Czasami muszą się uzupełniać, muszą na sobie polegać wtedy, kiedy przypisują sobie konkretne aktywności. No i mamy nadzieję, że ta systematyczna praca i duże zaangażowanie uczniów w wykonywane ćwiczenia i wykonywane zadania z pakietem SmartFlor i z pakietem Happy Stones pozwoli nam na uzyskanie naprawdę fantastycznych efektów naszej pracy. Niebawem ta pilotażowa innowacja się zakończy, bo ona była przeznaczona na drugie półrocze. Zatem niebawem będziemy podsumowywali wyniki tej innowacji i mamy nadzieję, że przyniesie ona rzeczywiście zamierzone rezultaty i będziemy mogli opowiedzieć być może kiedyś o efektach, które ona przyniosła. Ja myślę, że atutem i innowacji, i aplikacji Happy Stones jest nauka przez ruch, dlatego że przecież pracujemy z różnymi uczniami, pracujemy z uczniami z nadpobudliwością, pracujemy z uczniami, którzy lubią się uczyć w ruchu, pracujemy z uczniami, którzy nie są w stanie przez 45 minut czy przez 60 minut na zajęciach rewalidacyjnych usiedzieć w ławce, a tutaj mamy fantastyczny zestaw aplikacji, które pozwalają temu dziecku wyjść z tej ławki i uczyć właśnie się poprzez zabawę, poprzez współpracę, uczyć się w ruchu, co jest niezwykle cenne, zwłaszcza na zajęciach rewalidacyjnych. No tak, i każdy uczeń, nawet ten uczeń, który niżej funkcjonuje, uczniowie ze spektrum autyzmu, z dużymi zaburzeniami, dysfunkcjami, mogą korzystać z tych aplikacji, bo pierwszy poziom jest naprawdę łatwy, możemy zacząć od takich podstawowych umiejętności, ćwiczeń i aktywności, a ćwiczenia są skonstruowane w oparciu o wskazówki terapeutów, specjalistów, którzy znają się na terapii dzieci, możemy tam zauważyć też elementy terapii behawioralnej, informacja zwrotna i też nagroda, wzmocnienie pozytywne po dobrze wykonanym ćwiczeniu, tym bardziej dla takich uczniów jest pożądane, ważne i wpływa też na podniesienie motywacji i efektywność prowadzonych zajęć. Myślę, że możemy podsumować te aplikacje dwoma słowami: nauka przez zabawę, a o to nam przecież chodzi, żeby się bawić, a przy okazji uczyć. Tak jest. My dziękujemy, drodzy Państwo, za możliwość podzielenia się z Państwem naszymi inspiracjami i wskazówkami dotyczącymi wykorzystania podłogi SmartFlor. Mam taką pokusę, żeby mówić tablidę, bo rzeczywiście też oprócz tego, że wykorzystujemy tę mobilną podłogę, to jeszcze właśnie wykorzystujemy pakiet Happy Stones na interaktywnej tablicy czy też monitorze, stąd też właśnie taka pokusa, żeby mówić również o pakiecie na interaktywny monitor. A jako ten od certyfikatów, to tylko dodam, że wkleiłem link do certyfikatu z dzisiejszego spotkania. Jeżeli będziecie chcieli do niego wrócić, to będzie ono dostępne na kanale YouTube Mentor Systemy Audiowizualne od jutra. A jeszcze dopowiemy może Sylwester, bo pewnie być może Państwo zastanawiają się, skąd wziąć pieniądze, żeby zakupić taki pakiet, prawda? My też się zawsze nad tym zastanawiamy, ale drodzy Państwo, no są fantastyczne programy, takie jak Aktywna Tablica i w ramach tego programu możecie zakupić sobie właśnie pakiet tych aplikacji, możecie dokupić sobie sprzęt, więc jeśli tylko jeszcze nie wiecie albo nie skorzystaliście
z programu i chcielibyście zakupić tego typu zestaw aplikacji, to serdecznie zapraszamy, zachęcamy. Skontaktujcie się też Państwo z firmą Mentor. My, jeśli mamy jakikolwiek problem albo jakiekolwiek pytania, to zawsze kontaktujemy się z firmą Mentor, która nas wspiera, pomaga, doradza, co ewentualnie jeszcze dokupić, zainstalować, jak skorzystać z tych ich pakietów. W razie czego też Sylwester przecież jest tutaj ekspertem w firmie. Mentor służy pomocą i też... I też mam smart flora. No właśnie, też mam smart flora. Nawet dwa, w szkole i w przedszkolu. A uczy języka angielskiego, prawda? Ja widziałam ostatnio... Też jest pakiet językowy. Czerwony autobus jest fantastyczny, po prostu rewelacyjny. Uważam, że do kształtowania kompetencji językowych fantastyczny. I ortograficzny pakiet też tam się znajduje, więc na lekcję języka polskiego jak znalazł. A jeszcze prowadzę robotykę i tam są świetne pakiety w ogóle do nauki kodowania, tak więc. No właśnie, gdybyśmy natomiast moje ulubione są pisaki, które naprawdę, jeżeli chodzi o grafomotorykę małą, prawda, to rewelacja. Czy można znać cenę? Drodzy Państwo, gdzieś wrzucałam na samym początku link do tego pakietu. Przyznam, że to jest różnie, bo też w zależności ile tych aplikacji będziecie Państwo chcieli, z ilu aplikacji skorzystać, z jakiego pakietu, to nie są jakieś też ogromne pieniądze. Wrzucam link, proszę sobie kliknąć na ten link, tam jest też rozpiska dotycząca ceny i jak najbardziej sobie można. Wiem, że około niektóre pakiet 1000 zł, niektóre 2000, niektóre 1500, niektóre niecałe 2000. Ja odpowiem na to pytanie. Akurat sam Happy Stones kosztuje 1500. Tak więc, jeżeli na przykład nie macie smartflora, to można sobie kompletować, kontaktując się z przedstawicielem, czyli z tak zwanym handlowcem, i kompletować sobie tą ofertę, i wtedy troszeczkę można nawet ponegocjować z nimi, żeby oczywiście dane pakiety spakietowali to i zrabatowali dla was odpowiedź. Nawet jeśli nie ma się podłogi, to można kupić ten pakiet na tablicę, prawda? Dokładnie, można na tablicę. I tak jak tutaj Aleksandra pisze, i konie się na stojaku, ja też mam dwa i obydwa są na stojaku, ponieważ dzięki temu mogę jako językowiec przechodzić z klasy do klasy i mogę sobobie przenosić, jeżeli potrzebuję. Jeśli podłoga interaktywna, to tylko i wyłącznie na stojaku, bo jest naprawdę praktyczna i może przemieszczać się po całej szkole i wtedy każdy nauczyciel może z niej skorzystać. Dla odbiorcy indywidualnego również można nabyć jak najbardziej. Dla dzieci, jeśli mamy własne i chcemy, nie wiem, posłuży nam ona do rozwijania umiejętności, wyobraźni, ale też do terapii, jak najbardziej do użytku domowego też można i do użytku indywidualnego zakupić. No dobrze, drodzy Państwo, bardzo jeszcze raz Państwu dziękujemy za spotkanie, że byliście Państwo z nami. Mamy nadzieję, że trochę zainspirowałyśmy i zachęciłyśmy Państwa do tego, żeby z pakietu SmartFlora skorzystać. Dzisiaj już dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję bardzo dziewczyno za to, że zgodziły się przyjąć to zaproszenie i opowiedziały nam o tym, ale przede wszystkim pokazały jako ekspertki realizację zajęć właśnie z tym pakietem Happy Stones. Tak więc życzymy wszystkim miłego wieczoru, bo to już w sumie wieczór. I słuchajcie, jakby na to nie patrzeć, to już niecały miesiąc i wakacje. Tak więc tą optymistyczną myślą. 5 dni, albo 4. Kończymy na dzisiaj. Tak więc jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. W przypadku, słuchajcie, jakichkolwiek pytań zapraszam, możecie zadawać bezpośrednio czy na Facebooku do Mentor Systemy Audiowizualne, albo możecie na przykład pytać na grupie Zainspirowani, gdzie także Zyta chociażby jest i zawsze udzieli odpowiedzi, jak ją zaczepicie. Oczywiście w wolnej chwili. Do widzenia. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.